Witam serdecznie. Mam tutaj czarnego smoka od pana Pawła. Chodziliśmy razem do tej samej szkoły. Więc chętnie mu ten wzmacniacz zrobię. Działa. Trzeba tylko zrobić rekap na jego życzenie. Prawdopodobnie potencjometr chciał, żeby wymienić. Tu mam części. Bardzo miłe z jego strony. No, klient zawsze zleca pracę i zakres pracy zleconej trzeba wykonać. Jak widzicie, jest to wzmacniacz Music Fidelity A2. Pracuje on w klasie A. Jest to wzmacniacz zintegrowany. Bardzo oszczędny w formie. Bardzo ładny. Ten przodek jest taki wykonany z akrylu. Mamy włącznik sieciowy. Nie wiem, czy to widać. Ja pewnie się też odbijam w tym wzmacniaczu. Potencjometr głośności, monitor taśmy i przełącznik, selektor wejść. Ponoć na którymś z wejść trochę trzeszczy, ale sprawdzimy to. Zaraz zobaczymy sobie tylną ściankę. Z tyłu mamy 3-bolcowe gniazda sieciowe, zaciski głośnikowe oraz gniazda wejściowe. Ja tu sobie nagrywam intro do wzmacniacza Musical Fidelity. No tu paczka przyszła. Bardzo miła pani kurier mi ją wręczyła, ale wróćmy do wzmacniacza. I powiem wam, że w porównaniu do tego złomu, który tutaj czeka na swój dzień i chwilę, bo już nie mam serca do tego wzmacniacza, rozebrany, czeka sobie. To ten wzmacniacz wydaje się być bardziej przemyślany, o lepszej konstrukcji, mimo że tamto i to jest w klasie A. Pamiętajcie o tym, żeby wzmacniacza nie kłaść na powierzchniach, które się rysują, zwłaszcza te musicale lubią się bardzo rysować, więc zastosowałem piankę. Jak stoi na nóżkach, nie potrzeba tej pianki. Z informacji pozyskanych od właściciela wiem, że mostek był wymieniany. No akurat ten pracuje w klasie A, więc dosyć mocno się grzeje. Ale jak widzicie, płytka drukowana nie jest powygrzewana. Przynajmniej na razie z tej strony. Ale jak to w wzmacniaczach musicala bywa, trzeba wyciągnąć wszystko ze środka, żeby to urządzenie w ogóle wziąć do pracy. Ale słabo przekręcony radiator był. To tak nawiasem mówiąc, sprawdźmy sobie, jak to urządzenie działa przed serwisem. Długoprzekaźnik działa. I potencjometr. Jednak jest do wymiany. Założymy lepszy, ten jest otwarty. Dostałem od pana Pawła potencjometr. Dużo lepszy. Myślałem, że w środku jest zamontowany taki, ale okej. Okay. Ten potencjometr można tutaj zamontować. Tutaj zestaw kondensatorów, BC Components i Manfordy. Zamiast tych tutaj też. Czasem coś puknie. Tu normalne, że puka, bo tu mamy. Ojejku, ale mnie to denerwuje, straszy to pykanie. Mamy gramofon, no wiadomo, że tam jest większe wzmocnienie. Podajmy sygnał sinusoidalny albo jakąś muzyczkę. No jak słyszycie, wzmacniacz gra. Jeszcze się nie rozgrzał. Dobra, przystąpmy do pracy, wszystko działa. Za wyjątkiem tego potencjometru i przełącznika, który tam jest, trzeba go wylutować. Tu przy okazji rozbierzemy to, rozbierzemy to. Pamiętajcie o wyłączeniu urządzenia od napięcia zasilania przed przystąpieniem do pracy. Będę mówił do znudzenia o bezpieczeństwie. Opisany mamy neutral. Środkowy nawet jest niepodłączony. Pewnie to jest jakiś przełącznik napięć. Tak, faza 115, tak tu widać. Mogę już to dotykać, bo nie ma tam zasilania włączonego.
fazy, czyli można tutaj przełączyć napięcie nawet, widzicie. 115 V, 230. Tu mamy ładny filtr sieciowy, co się chwali. Różnie to z musicalem bywało. I zobaczcie, wzmacniacz ma radiator zrobiony w takim specjalnym wycięciu w obudowie. Nie wiem, czy obudowa z góry ma też takie ładne perforacje do chłodzenia. Więc ok. Trzeba to troszeczkę umyć, wyczyścić, bo trochę kurzu tutaj jest. Myć go nie będę w żadnym roztworze chemicznym, bo jest tylko zakurzony. Nic się tutaj nie lepi. Poprawimy mocowanie tego mostka. Wymienimy ten potencjometr. Tutaj mamy chyba diodkę. Tak, on ma diodę świecącą w gałce. Wyczyścimy to, wyczyścimy to. Myślę, że jak zacznę się z nim bawić w godzinie 16, to do wieczora powinienem skończyć z nim. Myślę, ale nie jestem pewien. Może jeszcze w niedzielę coś pogrzebię. Wiecie, rozbieranie tego jest dosyć uciążliwe. Dobra, tyle tytułem wstępu. Zajmijmy się pracą. Przestrzegam przed ciągnięciem na siłę gałek w tym wzmacniaczu. Tu widzicie śrubkę, którą należy odkręcić. I podobnież tutaj jest śruba w tym miejscu, którą należy odkręcić, a potem gałki zdejmować, żeby nie ciągnąć tego na siłę. Przewody od diodek mocowane są na opasce zaciskowej, popularnie zwanej trytytką. Trzeba to odciąć, wyciągnąć diody i ładnie owinąć te gałeczki, żeby się nie porysowały. Następnie w tym miejscu mamy śrubę i od dołu jakąś śrubę też mamy? A, tak, mamy. Tu w tym miejscu czuję palcem od dołu, że jest śruba, więc panel przedni zdejmę, żeby przypadkiem nie uszkodzić go. Dioda na zielonych przewodach jest od włącznika, przełącznika, źródeł. Tutaj mamy jeszcze śrubkę na klucz rurkowy. Trzeba tylko pewien rozmiar dobrać. Ten za mały, a ten akuratny. No i proszę, bez żadnych szczypiec wkładanych do środka. Można to ładnie usunąć. Tutaj nie mamy takiej niespodzianki. Mamy tylko łożyskowanie tej długiej gałeczki. Niestety ten piękny frontowy panel ma skazę tutaj, w tym miejscu jest pęknięcie. Ktoś po prostu użył zbyt dużej siły do dokręcenia tego elementu. No szkoda. Przydałoby się to czymś podkleić od drugiej strony. A to jest takie miejsce dosyć trudne do podklejenia. Jak widzicie, zabezpieczenie termiczne jest zrobione na termiku i ono nam rozłącza po prostu uzwojenie pierwotne transformatora. Proste i w miarę skuteczne rozwiązanie. Po odkręceniu dwóch śrub mocujących PCB, dwóch na dole mocujących radiator i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub mocujących gniazda wyjściowe, należy odlutować ten kawałek przewodu. I dobrze by było odlutować sobie do pracy zaciski głośnikowe, no chyba, że nie będą przeszkadzały. Jeszcze zobaczę za chwilę. Trzeba być ostrożnym, ponieważ tu radiator trzyma się tylko przez tranzystory. Nie jest inaczej mocowany, tylko wisi na końcówkach tranzystorów. Łatwo to ułamać. Pan Paweł dostarczył mi także schemat tego urządzenia. To bardzo miło z jego strony. Proszę o wymianę kondensatorów elektrolitycznych. Zamiast 0,22 mikro mam 0,47 mikro. Audyn. Te śliczne kondensatory. Tu na wejściu. Pozostałe 1:1 oraz potencjometru głośności i przekaźnika Takimisawa. Tego. Mam także tutaj przekaźnik. Prąd spoczynkowy powinien wynosić 250 do 300 mA, czyli spadek napięcia na rezystorach emitorowych około 55. Tu mamy rezystory do 60 mV. To się da wszystko sprawdzić. Ok, czekam na rozgrzanie lutownicy. To też jest bardzo miłe. Tniemy koszty.
Tu mam komplet kondensatorów. Zgodnie z życzeniem klienta powymieniamy. Oczywiście ja je też pomierzę, bo z ciekawości sprawdzę, czy rzeczywiście w tak gorącym wzmacniaczu kondensatory po czasie są do wymiany. A1X, który nie może się doczekać skończenia, niestety te kondensatory miał w fatalnym stanie. Jeden z zasilających był wylany, zdaje się. To zobaczycie, nie wiem, za 2, 3, 4, 5 miesięcy, jak skończę na tym wzmacniacz. Wyjąłem, teraz czeka mi się rozlutownica, także wyjąłem ten, czy odkręciłem. I tak, szczerze powiedziawszy, pasta jest ok. Nie jest krucha. Więc myślę, że pod tranzystorami, bo tu gdzieniegdzie widać trochę pasty, pod tranzystorami też będzie dobrze. Możemy to sprawdzić po prostu patyczkiem. No jest ok. Więc pasty nie będę zamieniał. Sprawdzimy sobie na początek ten przełącznik i ten przełącznik oraz sieciówkę, a potem się weźmiemy za rozlutowywanie całości, jeżeli chodzi o kondensatory. Układ wymontowany z chassis. Tak mi się o wiele lepiej pracuje, dlatego go wyjąłem. Tutaj muszę sprawdzić gdzieniegdzie, jak z lutami. Jak będzie wszystko ok, to nie będę ich poprawiał. Chociaż widzę na przykład tutaj na mostku, że trzeba coś z tym zrobić. Ale do przejrzenia jest wszystko. Zawsze sobie filmuję nowe włączniki, jak rozbieram. A to dlatego, że jak mi wypadnie jakaś blaszka, czy coś podobnego, to wtedy widzę na filmiku, w którym momencie i gdzie jej szukać. Niby nowy, a jednak już troszeczkę jest z tej strony, jak widzicie, pokryty korozją. No, to jest miedziana blaszka, szybko to wyczyścimy. No i okazało się, że styki są srebrzone. Tyle było osadu na tych blaszkach. No więc trzeba ją jednak wyczyścić tradycyjnie. I tutaj jeszcze mam, gdzie to jest, to jest to. Tutaj mam jeszcze te blaszeczki do wyczyszczenia. Styki bardzo ładnie się błyszczą. Musiałem tutaj na końcówce użyć nieco pasty polerskiej, bo nie chciało zejść środkiem chemicznym. A tak to widzicie, ładnie się błyszczy. I teraz zabezpieczamy powierzchnię. Warto też sprawdzić rezystancję styku. To na razie ten mierniczek spisuje się. Gdyby była jakaś rezystancja powyżej 10 mOhmów, to by mi pokazał. Tak wygląda płytka po przetarciu tutaj tego miejsca pod przełącznikiem. No nie sugeruje to psikanie tego przełącznika, po prostu smar z tego przełącznika z czasem potrafi trochę nawyciekać. Tam są smarowane styki przecież. Dlatego płytkę warto też wyczyścić. Co do zimnych lutów, to widzicie teraz, no tutaj na przykład, trzeba popoprawiać niektóre. Przełącznik wyciągnięty, po nóżkach widzimy, że troszeczkę zasiarczone są wyprowadzenia, ale tak staram się zrobić odblask na nim. Jakieś smarowidło z niego wycieka. Może tu będzie lepiej. Nie no, w każdym razie widać, że tutaj, gdzie mamy zatrzask przy moim kciuku, coś tam ze środka się wydostało. Zaraz to rozbiorę. Staram się uchwycić to mokre pod różnym kątem, ale niestety tu, w tym miejscu, ale niestety nie jestem w stanie tej... O! Tam coś się zabłyszczało, teraz widać. Widzicie załamanie światła. Dobrze. Chyba był pryskany. Nie wiem, na ile to makro w tym aparacie to potrafi wyostrzyć. No mamy w tej chwili chyba 1,5 cm od obiektu. Ale coś tam widać, nie? Tak wyglądają styki w tym przełączniku. No, jakieś cieczy ślady są. No także, wiadomo, no, to jest tradycyjnie. Takie przełączniki trzeba rozebrać, a to nie jest trudne. Wyczyścić, no ale no trzeba wyjąć całą płytę z tego urządzenia, żeby to zrobić. A jak wyczyścić styki w środku?
No biorę kawałek kartki, nasączam ją i w ten sposób, widzicie jaka linia się zrobiła? Tak, w ten sposób właśnie czyszczę, delikatnie ściskając ten przełącznik, ten styk, a kartka jest na tyle dobrym elementem do czyszczenia, że nie jest porowata za bardzo, ale też nie jest zbyt gładka, że to się dobrze wyczyści. Bardzo ładnie. Co do potencjometru, no może być pewien problem z montażem go na niego gałeczki. Chociaż mam nadzieję, że gałeczka, skoro na to przychodzi bez problemu, to na ten potencjometr przyjdzie też bez problemu. Teraz wyprowadzenie, długość gałeczki jest dłuższa, jak widzicie. No więc mam nadzieję, że nie będzie trzeba tego skracać. Pomyślałem sobie, że rozbiorę go i zajrzę do środka, ale nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, na ile to będzie tutaj widać, ale ślizgi są brudne. Strasznie zasiarczone, prawie czarne, zasiarczone są, także no nie ma co. Ten otwarty potencjometr pracujący w tym wzmacniaczu zdecydowanie dobrze jest wymienić na coś lepszego. No nie wiem, czy szef firmy nacisnął na księgowych, żeby obcięli koszty, bo tutaj wyprowadzenia do tego potencjometru są prawie jakby tak miało tu być. Może to jest wersja oszczędnościowa, trudno mi powiedzieć. Do zwrotu potencjometr, a ten tutaj wyższej klasy zamontowany. Teraz będziemy, no właśnie, teraz będziemy wyciągać kondensatory. Tak się nad tym zastanawiam, czy Musical Fidelity był kiedyś testowany w audio, ale tak wzmacniacze musielibyśmy poszukać. Oni trochę tego testowali. Wzmacniacze wielokanałowe tu są, gdzie to jest? Takie zwykłe wzmacniacze, tak. I pod MK Musical Fidelity A2 798. Tak zwana fachowa literatura tematu. Gdzie ten rocznik? Chyba to jest ten rocznik. Tam mam audio wideo. Dobrze, to tu będzie ten rocznik, to jest ten numer. Czy to jest ten numer? Musical Fidelity A2. Dobrze. Weźmy się za lekturę. W czasopismach, które widzieliście, no jest sporo braków z tego względu, że ja trzymałem je w piwnicy moich rodziców i któregoś dnia rozszczelniła się instalacja wodna. Ojciec założył zawór od instalacji CO, czyli ten na 3,7 chyba tam jest bara, albo 3,5 bara, na instalację od CWU, gdzie powinno być 6,5 bara i któregoś dnia zawór przepuścił, ciśnienie było za wysokie i zalało piwnicę, w tym moją literaturę. Dobrze, zajrzyjmy do środka. By obraz drgał za bardzo, to wybaczcie, bo filmowanie tym smartfonem jest bardzo nieporęczne. Nie mogę złapać za ekran, tak jak to obejmuje aparat fotograficzny. Chciałem wam dać większą rozdzielczość tego tekstu. Gdy dotknę ekranu, ciągle się wyłącza. Jest naprawdę niewygodne dla mnie urządzenie. Nie dam się namówić. Próbowałem coś z tym zrobić, żeby zaakceptować, pobawić się, ale niestety zwróćmy uwagę na autora tekstu, ponieważ chcę zacytować fragment, więc honory należy oddać autorowi tej poezji. Jest to Radosław Łabanowski, który napisał 4 recenzje wzmacniaczy w audio numer 798. 20 lat minęło, więc mogę spokojnie cytować. Zobaczmy, co pan Łabanowski napisał. Ja naprawdę nie wiem, jak to chwycić, żeby to ładnie ostrzyło. Bo dotknę ekranu, to od razu mi się coś zmienia. A trzymać tak, jak lewą ręką, to sobie tekst zasłaniam. No dobra, spróbujmy coś tam przeczytać. Gdyby przeprowadzić ankietę na najsłynniejszy wzmacniacz zintegrowany późnych lat 80., czołową lokatę zająłby z pewnością A1 Musical Fidelity. I tu ode mnie słowo, naprawdę nie wiem dlaczego. Wzmacniacz jest skonstruowany tak fatalnie, że jego naprawa i serwis wymaga mnóstwo nerwów.
od serwisanta. Wróćmy do tekstu. O legendarnej angielskiej konstrukcji słyszał chyba każdy miłośnik dobrego dźwięku. Liczba zwolenników A1 w czasach dostępności urządzenia na rynku była rzeczywiście ogromna. Co ciekawe, istotne wydawały się wówczas ograniczenia mocowe i wymogi aplikacji w dość specyficznych systemach. No tak, audiofilskie najczęściej pracują w specyficznych systemach. Z czasem jednak konstruktorzy jedynki zdecydowali, iż trudno będzie w przyszłości sprzedawać wzmacniacz sterujący poprawnie jedynie zestawami głośnikowymi o liniowej impedancji 8 ohmów w całym zakresie pasma i wysokiej skuteczności. Dobrze, nie będę kpił. W ten sposób powstał następca A1, model A2, przewyższający swego poprzednika pod każdym względem. Dobrze, skróciłem. Moje słowo od serwisanta. Rzeczywiście Musical Fidelity A2 czy A2 jest urządzeniem o konstrukcji przewyższającej pod każdym względem urządzenie A1, który jeszcze w gratach leży u mnie na warsztacie, bo nie mam serca, żeby się za niego zająć. Ten wzmacniacz serwisuje się z przyjemnością, natomiast A1, wybaczcie, naprawdę to jest diabelstwo. 2 miesiące temu na łamach audio prezentowaliśmy tańszy wzmacniacz firmy E11. Trzeba przyznać, iż z wyglądu E11 i A2 są niemal identyczne, co również przyczyniło się do redakcyjnej pomyłki. Zamieściliśmy wówczas zdjęcie A2 zamiast E11. Jedyną różnicą wydają się być delikatne, pozłacane elementy wykończenia droższej konstrukcji. A2 został wyposażony w 6 wejść, z których jedno służy do podłączenia gramofonu analogowego z wkładką typu Moving Magnet. Użytkownikom magnetofonów kasetowych udostępniono opcję monitorowania sygnału. Wyjście z wzmacniacza może posłużyć do podłączenia zewnętrznej końcówki mocy. Wszystkie gniazda na tylnej ściance są pozłacane, a pojedyncze terminale głośnikowe posiadają plastikowe nakrętki. Zdecydowanie najlepiej używać kabli z końcówkami bananowymi. Widełki w kształcie Y mogą bowiem spowodować zwarcie ze względu na umieszczone dość blisko siebie zaciski plus i minus. Nie wiem, jakie widełki pan by chciał użyć, ale tu najważniejszy jest powierzchnia styku. Taka jak przekrój przewodu, no przecież nie trzeba 10 cm2 widełków stosować. To jest taka moja dygresja. Czasami panowie tutaj w tych opisach przesadzają. Według producenta stopnie końcowe A2 pracują w czystej klasie A. Tutaj mi się przypomina taki jeden wzmacniacz, co kiedyś miałem u mnie na serwisie. Będzie to chyba z 1,5 roku od wstecz albo dwa. Sansui B77, o ile mnie pamięć nie myli. Na panelu czołowym było napisane Linear A. Ja w tym filmie tam rozważałem, czy ten wzmacniacz pracuje w klasie A, czy w klasie AB. Oczywiście rozważania były celowe, żeby wam pokazać, że ta sama końcówka mocy może pracować w trzech klasach pod warunkiem, że jest ona przeciwsobna. No i tutaj też ten wzmacniacz przeszedł do mnie ustawiony w klasie B. Będzie trzeba go przestawić, żeby pracował w klasie A. Nie wiem, ktoś po prostu wcześniej ten wzmacniacz przestawiał. Wróćmy do tekstu. Proces łączynkowy tranzystorów mocy jest, jak można oczekiwać, dość duży. Z tego względu wzmacniacz nagrzewa się bardzo mocno, nawet wówczas, gdy na wejściu nie pojawia się żaden sygnał. Ja już kiedyś wam tłumaczyłem zasadę działania klasy A. Na tak zwanym biegu jałowym urządzenie pobiera z sieci zasilającej 180 W mocy, która niemal w całości odprowadzana jest do otoczenia w postaci ciepła. Z tego względu wzmacniacz powinien być zainstalowany w wolnej przestrzeni. Jak informuje producent, w zakresie od 4 do 8 ohmów moc wzmacniacza rośnie dwukrotnie z 25 do 50 W. Dzięki znacznej wydajności prądowej napędzanie kolumn o impedancji spadającej w okolice 2 ohmy nie stanowi również problemu. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Zobaczmy laboratorium. Możecie sobie poobserwować wykresy, które tutaj są z prawej strony i zobaczmy, co panowie w tym laboratorium wyczynili i napisali. Cytuję. Moc wyjściowa tego wzmacniacza w klasie A jest raczej skromna. 31 W przy 8 ohmach i 51 W dla obciążenia 4-ohmowego.
Przenoszenie obu skrajów pasma akustycznego nie jest najmocniejszą cechą A2. To zresztą widać po rysunku 1 i po rysunku 2. Te prostokąty nie powinny być takie zdeformowane. Odchyłki 3 dB mają miejsce przy 15 Hz i 38 kHz. A to sprawdzimy sobie. Przy czym spadek 0,5 dB jest słyszalny w dobrych systemach. No szanowny panie, pan masz doskonałe ucho. 0,5 dB pan słyszysz. Występuje przy 14 kHz. Mocno odkształcona fala prostokąta 20 kHz. Oj, chyba panowie coś, jakiś błąd tu napisaliście. Jest uwidoczniona na rysunku 1, a jej towarzysko o częstotliwości 20 kHz na rysunku 2. To jest błąd. Tu jest 20 Hz, to jest 20 kHz. Zobaczmy na dzik 317, ten opis techniczny. Rysunek 1 to 20 Hz, rysunek 2 to sygnał prostokąt 20 kHz. Tu w tym miejscu mamy to napisane. Także panowie zrobiliście skuchę w tym tekście. Ale jak to moja księgowa mówi, nie myli się ten, co nikt nie robi. Co nic nie robi. Silne zaokrąglenie naroży potwierdza lekką niedyspozycję wzmacniacza w tym zakresie częstotliwości. Zobaczcie, muszę powtórzyć, bo znowu dotknąłem ekranu i mi się przestawiło. Rysunek 3 to znowu fala prostokątna, lecz tym razem o częstotliwości 1 kHz. Obciążenie stanowi oprócz rezystora 8 ohmów także kondensator 1 mikrofarad. Reakcja, a właściwie jej brak, jest wzorowa. Trudno dopatrzyć choćby najmniejszych rezonansów czy szkodliwych drgań. Dlatego ten wzmacniacz świetnie odtwarza średnicę. Na rysunku 4 przedstawiono rozkład zniekształceń poszczególnych harmonicznych na składowe. Niski szum tła sprzyja wyłonieniu wszystkich komponentów. Centralną pozycję z racji poziomu zajmuje trzecia harmoniczna. 3000%. Nieco słabsza jest druga. Ponadto widmo zawiera najprawdopodobniej siódmą harmoniczną o minimalnym poziomie około 15. Tu mamy ten 15/10. Właściwości szumowe wzmacniacza są przyzwoite, dynamika 84 dB, odstęp sygnału od szumu 85 dB, zaś napięcie stałe na wyjściu bezproblemowo niskie, 15 mV, u nas trochę wyższe. Taka była cena tego wzmacniacza w dniu premiery. I te parametry z tabelki możecie sobie zobaczyć. To są zmierzone przez panów z laboratorium audio. Zanim nie przeczytamy tekstu, nie zacytujemy tekstu o brzmieniu tego wzmacniacza, zobaczmy, jak wygląda środek. No niewiele się on różni od posiadanego przeze mnie egzemplarza. Nawet te naklejki tutaj są. Tutaj mamy radiator. U mnie radiator był już odkręcany, bo mostek był wymieniony. A pozostałe elementy, no za wyjątkiem drutów od głośników, które u mnie są od strony druku przyczepione, tutaj od strony płytki. Pewnie jakiś serwisant, który wymienił mostek, przelutował sobie te elementy na drugą stronę. Tak poza tym wszystko wygląda prawie identycznie. Czyli można powiedzieć, że trafił mi się prawie nienaruszony egzemplarz. 4 tranzystory MOSFET w każdym kanale przytwierdzono do masywnego radiatora. No tak, to jest klasa A, musi odbierać sporo ciepła. O, widzicie nawet ten potencjometr. Ejku, znowu nieostrzy. Ten potencjometr tutaj jest też tym słabym potencjometrem Alpsa. Zanim nie, bo to można oczywiście przewinąć ten tekst, który czytam i zobaczyć prace warsztatowe. Tutaj mamy przerwę obiadową w tej chwili. Naturalna, bogata średnica, mocny, nasycony bas, ograniczona dynamika. No i tyle o brzmieniu. Naprawdę tego urządzenia nie można trzymać tak swobodnie jak aparatu, bo co chwilę mi się coś tutaj, jakaś funkcja dotykowa włącza. Irytujące to jest. Ja nie kontroluję ekranu i czasami może wam się ostrość rozjechać, więc wybaczcie. Zacytujmy opis brzmienia. Naprawdę to są ciekawe poezje. Jeśli istnieją wyobrażenia o specyficznym dźwięku wzmacniaczy w klasie A, to Musical Fidelity ATU z pewnością im odpowiada. Brzmienie jest bardzo miękkie, relaksujące i uspokojone. Zdarzenia muzyczne nabierają nowego, tym razem raczej dostojnego tempa. Równowaga totalna jest dobra, ale można dopatrzyć się mocniejszego zarysowania informacji w zakresie niższego środka. Bas jest obszerny i miękki.
Należą mu się jednak wysokie noty za precyzję i dokładność oraz już nieco niższe za energetyczność i sprężystość. Niskie rejestry rzetelnie przekazują informacje o wszystkich zdarzeniach, choć bas, zwłaszcza na agresywnym roku, nie jest zawsze tak szybki, jakbyśmy sobie tego życzyli. Średnica pasma jest naturalna, sugestywna i miękka. Największą zaletą wzmacniacza Antoniego Michaelsona jest nasycenie składowymi harmonicznymi oraz niezwykle bogata paleta barw. Instrumenty akustyczne brzmią naturalnie, gładko i płynnie. Jeśli chodzi o instrumenty akustyczne, puściłem sobie Alana Taylora z wytwórni Stockfish i muszę powiedzieć, że rzeczywiście świetnie ten wzmacniacz te instrumenty akustyczne oddaje. Czytajmy dalej. Gdzie myśmy tu byli? Wszystkie odcienie mają podobny pastelowy charakter. Detaliczność zakresu średnich tonów stoi na wysokim poziomie. Ruchy smyczków, dźwięk zamykających się i otwierających klap saksofonu, oddechy muzyków, to wszystko zostało prawidłowo wkomponowane w klimat nagrań. Wysokie rejestry to obszar momentami niedoświetlony. Talerze i dzwonki przekazywane są w sposób wiarygodny, lecz swoboda mierzona objętością powietrza, poczuciem lekkości jest moim zdaniem nieznacznie ograniczona. I kto poetów zrozumie? W dziedzinie budowania sceny dźwiękowej trudno jest znaleźć duże potknięcia. Rozciągnięcie w szerokości jest prawidłowe, a głębia obrazu dość sugestywna. Całość prezentacji wydaje mi się lekko podporządkowana zdarzeniom środkowym w zakresie pasma. Średnica jest, jak wspomniałem wcześniej, rzeczywiście bardzo wysokiej próby. Z pewnością długo zachwycać się można nadzwyczajnym oddaniem barwy, sugestywnością przekazu naturalnych instrumentów. Moja opinia, znaczy nie w sensie tutaj, jakie ja mam wrażenia odsłuchując ten wzmacniacz, tylko po przeczytaniu tej recenzji, pan sugerował się laboratorium. Po prostu moim zdaniem wzmacniacz brzmi dobrze, to pół decybela spadek na końcu pasma słyszeć, to trzeba mieć ucho naprawdę lepsze niż nie jeden muzyk czy realizator dźwięku. No nie wydaje mi się, żeby pan, który pisał tę recenzję, jeszcze raz jego nazwisko, Radosław Łabanowski, 20 lat temu miał tak doskonałe ucho, żeby mógł pół decybela na skraju pasma obniżenie słyszeć. Także widzicie, ja wiem, że oni piszą różne poezje i nie zawsze te recenzje są tak jasne dla normalnego człowieka, jak człowiek by chciał przeczytać. Bas dobry, sprężysty, punktowy, coś takiego. A nie, bas brzmi... Dobra, mniejsza o to już. A w jakim towarzystwie był test robiony? Arkham Alpha 8. Zobaczcie, jakie piękne odpowiedzi na prostokąt. Marantz PM66 KI Signature. Ten niestety nie ma takiej odpowiedzi. Ale za to urządzenie niedoskonałe, świetne oceny. No nie wiem, nie wiem. Tutaj już mieliśmy musicala. I oczywiście Nadzik. Jak myślicie, czy Nadzik będzie mieć jakieś wady? Mimo, że odtwarzanie impulsu prostokątnego gorsze jak u Arkama, który ma osłabienie nasycenia średnich częstotliwości. Tutaj jak widzicie na prostokącie z obciążeniem mamy jakieś dzwonienie, to może świadczyć o małej stabilności wzmacniacza. Dobra, wróćmy do warsztatu, przerwa obiadowa się skończyła i zobaczmy, jak tam dalej z naprawą. Tutaj mam forum o awarii wzmacniacza Musical Fidelity A2 i powiem wam, że warto takie rzeczy czytać. O, widzimy. Po co? Żeby zobaczyć, jakie jest zdanie. O, tu mamy schemat. Zdanie innych ludzi na temat danego urządzenia. Może jakieś tipy podadzą? Wszystkie tipy, sugestie, naprawy. Także ciekawa rzecz. No tak jak mówiłem, forum jak to forum. Czasami ciekawe rzeczy można znaleźć. Tutaj macie przy użyciu 220 nano. Jak
Symulacja mówi, jak zachowuje się wzmacniacz. Tutaj po wymianie na kondensator 6,8 mikro. Zobaczcie, to co zawsze mówię, zwiększenie pojemności nie zawsze skutkuje prawidłową pracą układu. Który to był chyba Sony 6038 STR. No nieważne, w każdym razie któryś z wzmacniaczy, który kupiłem do renowacji, trzeba pilnować. Tam mówiłem o tym, że zbyt duża pojemność w torze audio też nie jest wskazana. Trzeba pilnować, żeby zmieścić się w założeniach, które wyznaczył producent. Dlaczego? Ponieważ tu mamy jakiś filtr, prawda? Jakiś filtr, który jest to połączenie RC i zawsze nam te częstotliwości filtruje. Obawiam się, że z tymi BC Components może być gdzieniegdzie problem z montażem. Pierwszy z kondensatorów to jest z przezmacniacza gramofonowego 10 mikro na 50 V i 10 mikro na 50 V, no powiedzmy na 63, 1,46 tu, o 1,46 ohma, czyli byłby w porządku. No ale skoro mamy wymienić, to go wymienimy. I wszystkie 10 mikro jest tutaj z tego miejsca. Wszystkie 10 mikro to są jamikony, jamikony, czy jak je tam nazywają. Czytamy tutaj, mamy N. Tutaj mamy innej firmy kondensatory. Dobra. I tu jeszcze jakieś mamy. Co to jest? 47 mikro. Czyli myślę, że te 10 mikro są tutaj przeznaczone. Jeszcze je policzę. Zobaczymy, ile tutaj mamy kondensatorów i tutaj tych. To są kondensatory foliowe, więc trzeba sprawdzić. I tak prawdopodobnie mamy. Trzeba to tutaj teraz odwrócić. Zobaczmy. W tamtym przypadku reagowało bardziej. Więc myślę, że tutaj mamy okładzinę zewnętrzną. Teraz polipropylenowe są wstawione. Pod spodem jest podkładka pod nóżką, żeby mi się ten kondensator nie kolebał. No i w taki sposób można to montować. Zastanawiająca jest ilość kalafonii na tych wyprowadzeniach. Myślałem, że są z innej serii kondensatory, tranzystory mocy, MOSFETy, ale okazuje się, że wszystkie są z jednej parafii, tylko po prostu w Musical Fidelity nie wyczyścili tych pól. Także generalnie została mi tylko jedna rzecz do zrobienia, mianowicie zmontować i ustawić prąd spoczynkowy. Kondensatory są wymienione, całe szczęście dla tych BC Components, które są większe. Te Manfordy, jak to się nazywa? Manfordy są nieco mniejsze, więc się tu wszystko pomieściło. Widzicie, troszeczkę byłby problem. Co zostało zrobione do tej pory? Wyczyszczony, wymienione kondensatory, wymieniony potencjometr. Tutaj troszeczkę ciasno jest, ale takie kondensatory dostałem od klienta. Więc ja tego nic nie będę robił. Tu jeszcze tylko potem ustawię to wszystko na baczność. Tak samo tutaj. I umyję płytkę. Ale zanim to nie zrobię, sprawdzę sobie kondensatory wymontowane stąd. Czy rzeczywiście potrzeba była wymiany. Teraz trochę nudy. Sprawdzamy kondensatory. Coś długo go testuję. Ten jest bardzo dobry. Pamiętajcie, że to, jak czytaliśmy artykuł, to był 98 rok. I te kondensatory mogą mieć te lata. Być z 98 roku. 10 mm, 0,4, 0,01, czyli 0,01 ohma. Vloss zależy od pojemności. Im większa pojemność, to wiadomo, że Vloss będzie większy. Teraz te mniejsze kondensatory, 3300, dalej złap się tutaj, na 63 V.
kondycja jest bardzo dobra. Znaczy, jest troszeczkę zaniżona pojemność, prawda, bo jest 3124, ale jeżeli weźmiemy nawet 10% tolerancji, no to się już mieścimy, bo wtedy byłoby 300 mikrofaradów w dół. Staram się coś tutaj zrobić, żeby ten też jest podobnie dobry. Ja je zwrócę właścicielowi. Także nie taki Jamikon zły, jak go malują. Też jest dobrze. I ostatni. Z tych dużych. Ten już ma granice, że tak powiem, pojemności. Jeżeli założymy 10%, jeżeli założymy 20%, no to w tym momencie nie musimy się o nic martwić. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład, tutaj mamy takie 100, 1000 czy 100. Tysiąc mikrofaradów na 16 V. No i w przypadku tego kondensatora, tutaj mówię 1000 mikrofaradów na 16 V, słuszna była jego wymiana. Jak widzicie, 20% ponad w dół. Następny 1000 ma podobną pojemność, więc myślę, że pozostałe też. Teraz mam 220 nano z wejścia wzmacniacza i jest ok, jeżeli chodzi o pojemność. Niestety nie wiem, jaki powinien mieć ESR taki kondensator. 7 ohmów wydaje się jednak za dużo. I drugi z wejścia, no to jest ten kondensator na samym wejściu wzmacniacza. Też wydaje się ten ESR za duży. Chodzi mi o ten kondensator tutaj. 220 nano. Pojemność jest ok, ale ten ESR niepokoi mnie. Już widzę, że mi druga bateria nie da. Tam jest jedna, tu jest druga. No te baterie są naprawdę słabe. A mówimy o bateriach oczywiście do aparatu, którym filmuję. Tutaj mamy 100 mikro na 16 V. 100 mikro na 16 V ESR do 0,6 by się zmieścił. I ostatni 47 mikro jest na napięcie 50 V. I jak widzicie, w gorącym wzmacniaczu w klasie A nie wszystkie kondensatory ulegają zniszczeniu. ESR jest duży, do 0,65 powinien być, także jest trochę większy. Jak widzicie tutaj w tym kondensatorze VLOS i mamy 0,9%, a przy tym 100 mikro było ponad 1,5. A takie VLOS, czyli napięcie strat, o tu 1,4, to jest inny trochę kondensator. Znaczy też 100 mikro, ale inny niż poprzedni. No to sugeruje poważne problemy z upłynnością. Także mimo, że pojemność ESR jest ok, to upływność może w tym kondensatorze szwankować. Zresztą, że pamiętajmy, jaką upływność miały te kondensatory. Mówiłem, że nie będę moczył tego, ale niestety kurz był taki osadzony mocno na... Widzicie, jak schodzi. Że trzeba było troszeczkę jednak zmoczyć i wyczyścić to na mokro. Trzeba też uważać, bo te krawędzie tutaj są słabo ogradowane, żeby palców nie stracić. Jedna bardzo ważna rzecz, czyli jeden bardzo ważny kondensator, o którym właściciel zapomniał, to mianowicie to trzeba, no warto to wymienić z tego względu, że papieżaki lubią się przebijać, a on pracuje na napięciu sieciowym, więc warto go wymienić. To jest antyzakłóceniowy. I takie są parametry tego kondensatora. Widać tam coś. 237 nanofaradów, 2,1 ohma ESR i 0,3% upływność. Ale zobaczcie, 250 V praca AC, a pojemność 220 nano. Tutaj mamy pojemność. Tutaj mam ładnego Kemeta. I będzie pasował jak ulał. A propos tej kalafonii niewyczyszczonej, to chyba po prostu
Musical Fidelity tego nie wyczyścił, jak zobaczycie, widzicie teraz w tej chwili. Tutaj także nie ma wyczyszczonej kalafonii. No może mieli mi taką technikę produkcji. To jest ostatnia rzecz, która mi została do wyczyszczenia, bo zapomniałem o niej zupełnie. Dlaczego warto zaglądać do włącznika sieciowego? Z tego powodu właśnie. Mimo że rozbieranie go jest dosyć trudne, no i trzeba użyć nieco siły. Tutaj się okazuje, że no, porysowałem nieco krawędź tego włącznika, ale warto było zajrzeć do niego, prawda? I co najdziwniejsze, to nie styki były wypalone, ta latarka nic nie daje, tylko były tutaj smar taki i w tym miejscu po prostu ten smar się wypalił. Styki wyglądają dość ładnie. Problemem tego włącznika nie jest wypalenie styków, tak jak już powiedziałem. Problemem jest niewłaściwy smar użyty przez producenta. Tak chwilę myślałem nad tym i prawdopodobnie po prostu jakiś wadliwy rodzaj smaru tutaj został użyty, który nie wytrzymywał łuku elektrycznego. A wiecie, że wzmacniacz bierze dosyć dużo energii z sieci, bo pracuje w klasie A. Zalałem tak, jak było w oryginale. Mamy 0 ohmów. Znaczy w sensie 0. Powyżej 10 miliohmów nie mamy rezystancji. O, w tym sensie. Także jest dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie ten włącznik funkcjonował jeszcze przez długi czas. Ruk cuk, minęło tyle czasu, że mogę ze spokojem skończyć to jutro. Podłączyć przewody. Od zasilacza też widzicie, sprytnie sobie poznaczałem do tych tam pól. Po co mam potem zastanawiać się i myśleć, który jest od czego, tak? Dobrze. Mam koniec pracy na dzisiaj. No i jest taki problem, że tutaj mamy 7,7 mm, a tutaj 6,7, czyli trzeba poszerzyć ten otwór o 1 mm. Kolejna rzecz, którą trzeba nawiercić, to ten czpień, który jest ustalającym czpieniem. No, trzeba zrobić tutaj mały nawiert, ale wpierw będzie problem z zaznaczeniem tego, ale jest sposób. Marker olejowy, on szybko nie schnie, posmarować czubek i dołożyć to. Udało się tak wywiercić otworek, żeby nie przylecieć na wylot. No i prace postępują. Już go złożyłem. Jest problem z tym potencjometrem taki, że ma troszeczkę wyżej ośkę. Milimetr może. I jest miejsce, gdzie ta ośka po prostu ociera o obudowę. Tego już nie jestem w stanie poprawić, bo tutaj PCB trzyma się na takich uchwytach. Potencjometr był dociśnięty na maksa w czasie lutowania. No i tak czy siak może spróbować jeszcze go dokręcić, ale wątpię, żeby to coś poprawiło. Zmierzyłem i wysunąłem oba potencjometry na tą samą odległość, znaczy obiegałki, i już tak mocno nie trzeszczy, nie szoruje. Więc może to była kwestia odpowiedniego mocowania, tyle jest wysunięta. Dobrze, teraz trzeba wzmacniacz wygrzać, ale oczywiście włączamy go tam przez żaróweczkę, żeby żeby osiągnął prąd, temperaturę prądu spoczynkowego. To trochę potrwa, no ale konieczne jest, żeby ten wzmacniacz wygrzać. Zobaczcie, jak ładnie wszystko wyczyściłem. Tutaj troszeczkę jeszcze coś tam zostało, ale już jest ok. O, widzicie, jeszcze montaż, coś jest nie tak, bo mi włącznik nie wraca. Muszę poprawić. Tutaj jest tyle zmiennych przy mocowaniu tej płyty czołowej, że naprawdę wystarczy dokręcić śrubę, już nie chce wyskakiwać przełącznik. Zrobione. Zróbmy pomiary na zaciskach wyjściowych. 40 mV i 48 mV. Nie ma tutaj regulacji zera na wyjściu,
Gdybyśmy chcieli ustawić 0 mV, zupełnie 0 na wyjściu, musielibyśmy poregulować zrównoważeniem tego wzmacniacza różnicowego. Dobra, odpaliłem to z głośnikami. Tu jest telefon, który sobie tam gra. Czy ten wzmacniacz ma ciemny charakter? No nie jestem w stanie powiedzieć Wam na tych małych głośniczkach, a nie będę mieć okazji przesłuchać tego na czymś większym. Ale nie wydaje mi się, żeby był tam jakiś drastyczny spadek na wysokich częstotliwościach. Moim zdaniem pan Radosław Łobanowski sugerował się laboratorium i dlatego taką opinię napisał. To jest dobry wzmacniacz. Dobra, wyłączmy na chwilę muzyczkę, zobaczmy, czy trzeszczy nam przełącznik. Cisza. Jakbyście widzieli, co robię. Odkręcam kawałek. I gramofon buczy. Wiadomo, nieuziemione wyjście. Jest ok. Teraz musimy poczekać, aż to się wygrzeje. A to wygrzewanie też związane jest z kondensatorami. Pan, którego artykuł dostałem w swoje ręce, a pracuje to ten pan w firmie BC Components, napisał w swoim opracowaniu, że wygrzewanie kondensatorów, które wyszły spod produkcji, to maksymalnie 20 godzin, a z reguły po 2 godzinach do 4 uzyskują swoją prawidłową wartość, jeżeli chodzi o pojemność, są już wygrzane i uformowane. Ja wiem, że tutaj rezystor ma oznaczenie paskowe 0,22 Ohma i faktycznie 0,22 Ohma ma. Czyli możemy założyć, że jeżeli mamy mieć 250 mA do 300, to użyjmy kalkulatora, bo mi się w głowie nie chce liczyć. Tak więc, tu są rezystory. Metodą pośrednią mierzymy na rezystorach prąd. Metoda pośrednia, czyli pomiar napięcia i obliczenie prądu. Z prawa Ohma korzystamy. Jeżeli spadek napięcia jest 55 mV, mamy 250 mA na rezystorze 0,22, ale rezystor 0,21 mieliśmy. Czyli w tym przypadku, gdy ustawimy 52,5 mV, już będzie dobrze, bo będziemy mieli zakres tego prądu. Więc bezpiecznie, bo tam do 300 mA, jak wyczytałem na forum, niestety Musical Fidelity nie podaje żadnych danych na temat swoich wzmacniaczy. Jak wyczytałem na forum, może być to od, ile tam było, 250 do 300 mA, więc 55 mV możemy ustalić. Zresztą to, co pan Paweł mi napisał na adnotacji do tego wzmacniacza, na tej kartce ze schematem, potwierdza te obliczenia. Tak naprawdę nie można ustawiać prądu spoczynkowego w tym wzmacniaczu przez żarówkę. Ona ma 60 W. Albo 80, już nie pamiętam. A wzmacniacz bierze nam w tej chwili, ile to jest? 75 W z sieci. Czyli to jest ta dolna granica prądu spoczynkowego według forum. Mocno się grzeje. Bardzo mocno się grzeje ten wzmacniacz, dlatego więcej nie ustawię. Bo nie chcę, żeby się coś tam mu stało. I będzie tak sobie pracował tutaj jakiś czas, żeby przekonać się, czy rzeczywiście ten prąd jest stabilny. Jak na razie widzicie, pływa mi w zakresie 1 mA w górę lub w dół. Z ciekawości sprawdziłem wartość napięcia zasilającego w sieci. Mamy prawie 240 V. Czyli ta moc jest jeszcze większa. Zaraz ją przeliczę. 238 V. Na biegu jałowym 77 prawie W, bo to tam się troszeczkę zmienia, pływa ten prąd. Także widzicie, dosyć dużo, dosyć prądożerne urządzenie. Czekam jakąś godzinkę pod tym napięciem, niech sobie tak tutaj wchodzi. Zapomniałem Wam powiedzieć, że to są bardzo dobre przekaźniki i rzadko się je wymienia. One są hermetyczne, ale właściciel chciał, żeby go wymienić, więc tam jest nowy. Zawsze mam problemy z czytaniem tego.
Takamisawa. Produkt japoński. Tak po prawdzie trzeba skontrolować trochę temperaturę. Nie mam przylgowego termometru, mam tylko taki. No chcę wiedzieć, czy po prostu to się nie przegrzewa. Ponieważ mogę utrzymać ręką radiator, wydaje się, że jest to około 40 stopni. Jak widzicie, 41 w tej chwili dobija. A może urosnąć. No powiedzmy, że ma około 405 stopni, 404 stopni. To jest taka temperatura wody, ciepłej wody użytkowej. Tak mówią przepisy BHP, żeby nie była wyższa temperatura jak 44 stopnie. Dobrze, no niech sobie jeszcze popracuje. Jak widzicie, straty tutaj pomiaru w temperaturze są bardzo duże, więc niedokładność może wynosić nawet i 5 stopni. Ale jest to tylko orientacyjna temperatura. Powiedzmy, że mamy od 40 do 50 stopni, ale raczej 50 stopni na tym radiatorze. Moim zdaniem trochę wysoko. Muszę skonsultować się z właścicielem, czy będzie akceptował tak wysoki prąd spoczynkowy i taką wysoką temperaturę urządzenia. Tak, taki prąd pobieramy na pierwotnym z sieci. Tak sobie tutaj pływa napięcie. Zostawiam je w tej dolnej granicy. Ono sobie spada czasami do 53 mA, potem rośnie do 58 mA. Tak działa właśnie regulacja prądu tutaj na tych diodach z tym tranzystorem. On nie będzie stabilny, bo gdy zwiększy się temperatura tych tranzystorów, zmienia się także prąd spoczynkowy. I tak byłem ciekaw, w jakiej temperaturze jest mostek. Powiem Wam, że mostek jest dużo chłodniejszy niż radiator z tranzystorami mocy. Tam, nie wiem, 20 parę stopni może mieć. Ja szczerze przyznaję, że mam wątpliwości do ustawienia takich wysokich prądów na tranzystorach, ale przecież czytałem specjalnie opis tego wzmacniacza z audio, żebyście mogli się przekonać, że to dla niego jest naturalne. Że on jest bardzo gorący i gdzie to było z tego względu wzmacniacz nagrzewa się bardzo mocno, nawet wówczas, gdy na wyjściu nie pojawia się żaden sygnał. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Mamy około 1 W. Mamy 100 Hz. No spadek mamy tutaj. Powinno być 2,80 V. To jest było 10 Hz. To jest 100 Hz. 2,86 V. Górny wykres patrzę na lewy kanał. Tu mamy 1 kHz. 2,82. Tutaj mamy 10 kHz. 2,80. No dobrze. 6. No i spadek. Na 100 kHz mamy 1,30. Czyli mniej więcej to, co panowie pomierzyli w audio. Trochę spadł nam prąd. To się zgadza. Zobaczmy sobie jeszcze 1 kHz. Tu ustawmy sobie 20 V na działkę, tu 20 V na działkę. I obcinanie występuje przy 16 V. A to nam daje w okolicach 30 W, czyli to samo, co pomierzyli panowie z audio. No, mówiłem, że nie będę sprawdzał tego, ale pokusiło mnie i sprawdziłem. Pokusiło mnie sprawdzenie jeszcze jednej rzeczy. Mamy te 35 W. Prąd z sieci 558 mA. Prąd płynący przez rezystory. Jeden rezystor to 100 mA. I żeby wyprodukować te 64 W, urządzenie z sieci bierze 132 W. Sprawność w okolicach 50%, czyli nie jest to czysta klasa A. I tak kolejna przygoda ze wzmacniaczem dobiegła końca. Miałem trochę wątpliwości co do prądu spoczynkowego, ale okej, producent zrobił klasę A, no to niech to pracuje w tej klasie A.
I tak, wymiana kondensatorów wszystkich, bo tak sobie zażyczył właściciel, to znaczy jeżeli chodzi o elektrolity. Są Gemicony okryte złą sławą, więc wymieniono je na dostarczone przez pana Pawła. Druga rzecz, wymieniłem dodatkowo kondensator w filtrze zasilacza, z tego względu, że no tam był papieżak. Wyczyściłem wszystkie przełączniki, zwłaszcza sieciowy. Dalej wyczyściłem w środku chassis z tego kurzu. Wyregulowałem tutaj te gałki, wymieniłem potencjometr głośności, bo takie było życzenie. Przekaźnik głośnikowy i dokonałem regulacji prądu. Niestety baterie w tym aparacie padają już jak muchy. No cóż, został jeszcze pomierzony trochę ten wzmacniacz, znaczy tak w sumie dla zabawy go pomierzyłem. Nie mierzyłem mu zniekształceń, bo mam zastawiony miernik i przyznaję szczerze, z lenistwa go nie wyciągałem. To by było chyba wszystko. Pamiętajcie, że praca z napięciem sieciowym wymaga uwagi i może skończyć się taka nieuwaga, beztroska, czy znaczy pracy porażeniem prądem, czego wam nie życzę zresztą. Pracujcie bezpiecznie, pamiętajcie o tym, żeby dokładnie wykonywać swoją usługę, a jeżeli nie znacie się na prądzie elektrycznym, nie znacie elektroniki, zróbcie tak jak pan Paweł, dostarczcie urządzenie do fachowca. To tyle, trzymajcie się. No niedowarką pokażę. W tej chwili mam zawieszoną transmisję, nie mogę niczego zrobić. Proszę bardzo, mimo że smartfon jest podłączony, on tam, widzicie, Phone Galaxy. On tam nie chce w ogóle przenieść tych plików. I co? Muszę włączyć notebooka i na notebooku przenieść. Druga próba i też problem jest, on dopiero tam se wczytuje. Problem jest, w ogóle nie może znaleźć mi pliku, który chce. Naprawdę nie wiem, może wy lubicie takie zmagania z systemem, ale ja nie lubię takich zmagań z systemem. Za chwilę mi się smartfon uśpi i komputer nie będzie widział w ogóle ani plików, ani możliwości przeniesienia. Ja wiem, że do tego urządzenia tutaj można sobie zaaplikować jakąś tam kartę SD, ale jak mówiłem, są to małe karty, małych kart. Ja po prostu się boję używać ze względu na to, że mogę coś tam połamać. No, co? I w tej chwili już nie wiadomo, czy odczyta mi moje pliki. Także to jest przygody z współpracą między Androidem z tego smartfona, a nie wiem, Windowsem 10, i czy tam nawet i czasami moim notebookiem z Windowsem 8. Są złe, są takie, których bym nie chciał mieć, w związku z czym unikam czegoś takiego. Ja tutaj tracę nerwy niepotrzebnie, a tak wyciągnę sobie kartę, wsadzę do czytnika, starego czytnika, bo ten czytnik ma ze 20 lat i działa. I się nie muszę martwić o to, że mi przerwie transmisję. Teraz mam notebooka odpalonego, robię przeniesienie plików, podłączyłem się, wyświetlił mi folder. I co? I ten folder jest pusty. Zresztą nie jest irytujące, dlatego naprawdę nie cierpię smartfonów. Musiałem smartfona wyprowadzić z uśpienia, żeby tutaj coś zobaczyć. I teraz mam dostęp do plików, które tutaj są. Ale gdy smartfon mi wejdzie w uśpienie, już w tym momencie tracę dostęp do tego. Także to jest naprawdę irytujące. Wolę aparat, szybkie przeniesienie plików. Dla mnie priorytetem jest naprawa, a nie filmowanie. Film jest jakimś takim elementem ubocznym. Także wybaczcie, będę dalej używał tej kamery. Przenoszenie plików trwa bardzo długo na tym łączu. Mimo że to jest USB 3, on zaraz mi się telefon wyłączy. Także no, z powodu frustracji, którą przeżyłem ze współpracy ze smartfonami kilkoma i też w pracy czasami komuś coś przenoszę, jakieś pliki, nie cierpię tych urządzeń. Do filmowania naprawdę jest dobra poręczna, mała kamerka w postaci tego aparatu fotograficznego.
W tej rozdzielczości, którą Wam prezentuję, wszystko widać. Mamy pamięć przenośną, dużą, która pasuje mi do czytnika. Mamy wymienne baterie, mam trzy egzemplarze. Jedna jest w środku aparatu, pozostałe dwie się ładują. W smartfonie niestety uzależniony jestem od naładowanej baterii. Ciągle muszę podłączać ten kabel. I jest jeszcze jedna rzecz. Niechętna współpraca mojego Windowsa 10 z smartfonem, z Androidem. Bardzo często irytujące są momenty, kiedy zawieszana jest transmisja za pomocą przewodu. Nie wiem, czy to jest wina akurat mojej kopii systemu, czy też wina smartfona. Bardzo ciężko się przenosi. Ósemka nie ma tych problemów. W ósemce mogę bez żadnego problemu poprzenosić pliki, natomiast w dziesiątce co chwila mi przerywa tę transmisję. Dlatego argumenty, o których Wy jeszcze nie wiecie, przeważają na używanie takiego urządzenia z wymienną pamięcią. Poręczne, bo ja mogę to chwycić w ten sposób i filmować. O, tak mogę filmować tym aparatem, oczywiście nie zasłaniając mikrofonu. A gdybym smartfona dotknął na ekranie, już by się rozstroiła ta ostrość. Dlatego niechętnie używam smartfona, wolę ten aparacik. Jest naprawdę malutki, zobaczcie jakie to jest malutkie. A smartfona muszę tak obejmować. I to jeszcze jest nieporęczne, bo to smartfon jest prawie wielkości tego pilota. O, tyle. No to filmujcie takim urządzeniem, bez statywu.